Siemka, witam w kolejnym odcinku z przeglądu marketu. No i zaczęło się. Mamy wzrosty na dużej części itemów. Pogadamy sobie dzisiaj o tym, czy jeszcze warto w to iść, gdzie to może wszystko polecieć. No i przeglądniemy to, co tam poleciało w górę. Zaczniemy na pewno od Antwerpu. Tutaj no, eleganckie wzrosty na kapsułach. Co za tym idzie? Wzrosty na kapsułach, też wzrosty na naklejkach poszczególnych z kapsuł. No i zaczynamy od kandydata. On bardzo fajnie tak szedł. Tutaj stał, góra. Stoi, stoi, no i znowu góra do 3 zł. To zaliczyło. No i dalej widzę fajny potencjał w ten naklej, potencjał w tej kapsule. Dużo tych drużyn po prostu nie ma na Paryżu. Też są fajne, na przykład no Eternal, moja topka. Na Enzi też jest przyjemne. Team Liquid moim zdaniem, outsidersi, więc to dalej widzę potencjał. Dalej mamy pretendenta. Też sobie zaliczył do 3 ziko tak samo, więc podobnie cenowo idą te kapsułki dwie. No i mamy legendy. Witam, witam. Pyk 5,23, trochę ten, no i dalej leci na szczyt 5,20 aktualnie. No i bardzo przyjemnie to wygląda. Czy warto iść w Antwerp kapsułki? Pytanie. Są te piki, moim zdaniem będzie to rosło jeszcze, te ceny będą wyższe. Oczywiście, no najlepiej było się, wiecie, tutaj kupić, jeszcze wcześniej kupić. No i to wiadomo, że jest najlepsza opcja. Ja tak no postąpiłem, ale czy z tego miejsca bym dokupował? Myślę, że tutaj jeszcze tak, kandydat ma fajny potencjał, to na pewno, ale w sumie legendy tak samo, no widzę to po prostu jeszcze droższe. Myślę, że teraz się zaczyna i ta odbitka już będzie szła, nie? Dobra, Sztokholm, zaczynamy od legend i tutaj pikło i teraz trochę w dół, więc to jest na tej zasadzie, no ale i tak w górę to poszło. Dalej kandydat, który naprawdę troszeczkę, no i kurczę, ta kapsuła, ja czekam, ja naprawdę czekam, aż coś tu się stanie, bo w środku naprawdę ma drużyny, ma naklejki, które myślę, że będą ją ciągły w górę. Lecimy dalej, pretendencik i tutaj też odbitka, 30 zł prawie, no i leci to sobie w górę, po tym tutaj, po tych spadkach, odbiło i no i leci po swoje 30 zł. Zaczynamy od Antwerpu Holo, no i mamy tak, C9, tutaj ogólnie pierwsze ruchy w górę, może jesteśmy w momencie, w którym to jeszcze pójdzie bardziej, no ale 177, Monessi, kurde, i w jednym z ostatnich odcinków mówiłem, że kurczę, jest potencjał w tej naklejce, nie? Tutaj, no 150 niby raz się sprzedało, więc bardziej ta cena 115, no ale bardzo elegancko, poszło to w górę. Dalej imperialki, tu troszeczkę, teraz odbiło w dół, więc jako tako się to trzyma. Jeszcze Shiro, o też do 100 doleciał. No i mamy Furię, tak jeszcze żeby pokazać, też tam pikła, teraz trochę w dół. Więc Antwerp troszkę w górę, ale teraz Sztokholm. No i zaczynamy ten Sztokholm, mamy Mauzika, który tutaj no, od tego czasu to poszedł w górę, ale to jeszcze myślę, że będzie lepiej widać te wzrosty. Tailu no, do 102 skoczył, teraz w dół, no, on się trzyma gdzieś na tym pułapie około 100 ziko. Movistarsy, też troszkę odbitka w górę, tutaj z tych 50 poszło w górę, ale na niektórych naklejkach będzie lepiej widać te wzrosty, a Virtusi to się trzymają nawet ze spadkami. Entropik. Tutaj bardzo fajnie to poszło. Było i psiu, do 54, teraz trochę w dół, ale tu fajne wzrosty. Copenhagen Flames też z tymi wzrostami. A dobra, może mi się trochę powaliło. O, na Furii to fajnie widać, te wzrosty są. Ale na niektórych naklejkach to jednak podobnie do Antwerpu. Tutaj na Sztokholmie po prostu, na przykład na Furii, na przykład ten Entropik, to fajnie to poszło. Astralis. Tutaj, o, elegancko, nie? Na tych tańszych widać bardziej ten ruch. Tutaj Pejnik też poszedł elegancko, no więc są wzrosty, fajne. Jeszcze na koniec obczajmy Paryż, tutaj no bardzo ciekawy kandydat, 200, no ponad grubo 200 tysięcy, 230. Dalej są autografy legend, przebiły zwykłe legendy. No i tak, pretendencik dobił 100 koła, więc no ciekawie, tutaj z tych supply ceny się tam trzymają. Skrzynia załamania, zobaczmy szybko skrzynki, no tutaj ten góra, dół, nic specjalnego. Ukąszczenia też trochę tam w dół można nawet powiedzieć, choć to trzyma ten poziom. Tutaj trochę niżej, a tak to trzyma ten swój poziom. Chromka, zobaczmy co tu. Są wzrosty, okej, okay, są wzrosty. Dalej gamma, no troszeczkę też są wzrosty, ten przesuwa się to w górę. No i rewolwerek jeszcze, tutaj no, trochę poszło w górę, teraz w dół, więc on stoi, on dość stoi. Tak to wyglądało, napiszcie co myślicie.